Dzień dobry. Proszę Państwa, tak się składa, że przypadkiem jestem też fizykiem. Fizycy nie lubią nudy, więc przejdziemy od razu do konkretów. Że zasada nieznaczności Heisenberga coś tam tu pomoże. Nie będziemy wkraczać w mechanikę kwantową, bo tam jest niebezpiecznie. Wszystko będzie na razie w mechanice klasycznej, że tak powiem. I teraz tak. To, co mamy, to jest rozwiązanie mobilne, czyli na smartfony, które pozwala dzięki poświęceniu jednej minuty stworzyć projekt efektywnej instalacji od zera, stojąc przy budynku, albo idąc chodnikiem, albo dowolnej chwili. Efektywna to znaczy, że możemy optymalizować parametry takie, jakie wy chcecie. A jeśli nie chcecie, to wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później będziemy chcieć. Rozwiązanie to, no po prostu tak, nie było do tej pory takiego łatwego narzędzia i szybkiego w obsłudze do projektowania instalacji efektywnych na budynkach. Tak, i tu rozwiązujemy ten problem. Tak się przez przypadek składa, że wykładałem programowanie zaawansowane na Uniwersytecie Warszawskim przez wiele lat i mogę powiedzieć, że pod maską tego rozwiązania siedzi bardzo sprawne, ścisłe naukowo obliczenie. I tego użytkownik nie widzi. Natomiast to, co widzi, jest bardzo proste. To jest to, co widzi w kokpicie, że tak powiem. Jest bardzo proste i jeżeli potrafimy obsługiwać telefon, robiliśmy zdjęcie, to będziemy potrafili obsłużyć również rozwiązanie z CanTesala. Jakie są zalety tego rozwiązania? Ano takie, że tak jak już powiedziałem, potrzebujemy tylko jedną minutę, aby wykonać projekt od zera. Robimy pomiar z gruntu, to znaczy stoimy przy budynku, nie wchodzimy na niego, idziemy sobie ulicą, chodnikiem, patrzymy, o jaki fajny budynek, ciekawy, ile z niego można wyciągnąć fotowoltaiką. Wyciągamy telefon, jedna minuta i mamy wszystko gotowe. Mamy też opcję optymalizacji różnych parametrów. Jeżeli optymalizujemy na przykład uzysk energii, to pokazaliśmy na testach, że można wyciągnąć nawet więcej, o, do 35% więcej energii na niektórych domach. A też uwzględniamy zacienienie przez otoczenie. My na przykład, tak jak powiedziałem, nie lubimy nudy, nie lubimy modelowania komputerowego, gdzie musimy jakieś drzewa za pomocą pudełek czy kulek ręcznie modelować. Nie, nie, nie. My tego nie robimy. My mamy to wszystko z automatu w ciągu tej jednej minuty. I to ściśle, nie w sposób przybliżony. I pewnie zapytacie Państwo, jak to się dzieje, tak? No i znowu, tak się składa, że przez przypadek jestem bardziej fizykiem eksperymentatorem, a nie teoretykiem. I miałem w życiu do czynienia z wieloma detektorami, sensorami, czujnikami, odczytami z tych rzeczy. I tutaj też wykorzystujemy odczyty z czujników w smartfonie. Te odczyty z czujników wyręczają nas z wprowadzania ręcznie wszelkich danych. Wszystko się odbywa w ramach tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej. Za chwilę Państwo zobaczycie, jak to wygląda w rzeczywistości. I ta rzeczywistość rozszerzona wraz z odczytami z czujników pozwala nam osiągnąć to, co widzicie Państwo na tym slajdzie. Czyli stoimy sobie obok budynku, nie wchodzimy na dach, nie wysyłamy ludzi na dach, to jest niebezpieczne. Wykonujemy kilka kliknięć na telefonie i w zasadzie to jest taka najtrudniejsza część, wszystko dalej się dzieje automatycznie. A to jest przykład właśnie, jak to wygląda na żywo. I popatrzcie Państwo, to są dwa budynki, jeden na górze, proszę zobaczcie, to tyle trwa. Tam sobie jadą samochody, ja to pokazuję specjalnie, żeby uwidocznić, że to nie jest jakaś symulacja komputerowa przygotowana na całą prezentację. Rzeczywiście tak jak tyle to trwa. Mierzę jeden dość skomplikowany budynek na górze i na dole. Akurat ten na dole to tutaj mieszkam, tak? Pokazuję trzęsąc telefonem, że to nie jest przygotowane czy sztuczne. Tak to wygląda i tyle to trwa. To, co uzyskujemy, to tu jest jakiś inny budynek pokazany po lewej stronie na obrazowaniu satelitarnym. Po prawej mamy mapę uzysku energii. To jest mapa czterowymiarowa, czyli mamy nie tylko rozłożenie energii na dachu uzysku, ale też całą dynamikę czasową. Czterowymiarowa mapa to jest czasoprzestrzenna, tak? Więc w każdym punkcie my wiemy, kiedy będzie generowana ta energia w każdym dniu miesiąca, minuta po minucie.
Oczywiście mamy też instalacje, projekty automatycznej instalacji. Może być instalacja standardowa z panelami na płasko, która akurat nam zniknęła. To jest ten dolny lewy panel. I instalacja efektywna, gdzie te panele są pochylone, bo jakieś parametry optymalizowaliśmy. Panele są pochylone względem dachu, tak żeby maksymalizować te parametry, które zadaliśmy. W tym przypadku to był uzysk energii w jakimś okresie czasu. Możemy sobie wybrać zimę, lato, dawane. A też inne parametry możemy wprowadzić tak, jak sobie życzycie. I tak jak powiedziałem, to jest ściśle naukowe obliczenie i tego nie widać, bo to się dzieje bardzo szybko. To wygląda jak zabawka, ale tam pod spodem jest bardzo ścisłe naukowe obliczenie, które uwzględnia zacienienie przez przeszkody, drzewa. Jak mamy na przykład promieniowanie rozproszone, to ono przychodzi z różnych kierunków i dla każdego takiego kierunku uwzględniamy, pod jakim kątem to pada na te panele, jaka jest współczynnik konwersji przy takim kącie padania na panel i tak dalej. Także jest tutaj wiele rzeczy, na przykład warunki pogodowe, dane satelitarne i tak dalej. I nie mam czasu w to wchodzić. Natomiast na końcu, no i właśnie znowu, no tak się składa, że przez przypadek prowadziłem również wykłady z komunikacji międzyprocesowej. To znaczy, jak szybko wymieniać dane pomiędzy dowolnie odległymi komputerami w sieci. I na końcu klikamy jednym guzikiem i tworzymy raport online, który jest natychmiast dostępny wszędzie. Jeżeli ktoś jest w biurze, otrzymuje natychmiast raport w biurze. Albo klient indywidualny, albo my, jeśli chcemy, jesteśmy ciekawi, ile wyciągniemy z naszej instalacji. To jest raport interaktywny. Możemy sobie obracać tym budynkiem w przeglądarce. Nie potrzebujemy nic instalować w komputerze. Obracać tym budynkiem, przesuwać te panele, edytować. Wszystkie obliczenia natychmiast się zmieniają i te obliczenia, no to jest dużo szczegółowych danych, które są pokazane tutaj po prawej stronie, taki wycinek. To jest taki realny test na jednym z większych budynków w Warszawie, taki wielorodzinny. I tutaj, no tutaj trwało to dłużej niż minutę, bo to był duży budynek, ale kilka minut, tak? I zrobiliśmy od razu dwa projekty. Standardowy, gdzie panele są położone płasko na dachu, i efektywny. I jak widzicie, dla standardowej instalacji koszt materiałowy to było około 180 tysięcy. Dla efektywnej trochę ponad 130, więc widać, że można sporo zaoszczędzić. Prawa strona tego slajdu pokazuje uzyski na panelu, na jeden panel tak naprawdę. Dla instalacji standardowej to jest to ciemniejsze i dla instalacji efektywnej to jest to jaśniejsze. I tam widać, o ile procent zwiększyliśmy efektywność działania, czyli tak naprawdę tutaj parametrem był uzysk energii, czyli uzysk energii. I tam pewnie to słabo widać, bo to są drobne cyferki, ale na niektórych dachach poprawa jest zero, co oznacza, że sam dach już jest optymalnie ustawiony i nic nie musimy robić, a na niektórych dachach jest więcej, nawet o 38%. Mamy ponad 5500 aktywnych użytkowników tego rozwiązania. Aktywnych to znaczy, że oni w miesiącu używają tego co najmniej kilka razy. I ci użytkownicy są rozproszeni w 173 krajach na całym świecie. Nasze sukcesy to są sukcesy tylko z zeszłego roku. Zostaliśmy wybrani przez WestBee do CE Startups of the Month. To znaczy, krótko mówiąc, że jesteśmy technologicznie OK. To rozwiązanie technologicznie jest dobre. W magazynie PV Europe zostaliśmy przedstawieni. To jest globalnie jeden z większych magazynów, opiniotwórczych magazynów. Co oznacza, że to rozwiązanie wzbudza zainteresowanie i jest unikatowe. Byliśmy w takim dużym podcaście, który jest na kilku kontynentach na żywo, Climate Transformed. Tak, co też pokazuje, że wzbudza to rozwiązanie zainteresowanie. No i wisienka na torcie, w zeszłym roku zwyciężyliśmy w World Urban Forum. To jest takie forum organizowane co dwa lata przez ONZ, które jest poświęcone transformacji miast i urbanistyki w bardziej zielone miasta i systemy. I co dwa lata to jest organizowane, firma zwycięża z całego świata i w zeszłym roku byliśmy zwycięzcami. A to jest slajd, co wasz prelegent, jak się składało, przez przypadek robił, ale to już trochę opowiedziałem, więc pominiemy.
i chciałem podziękować za zaproszenie na to bardzo interesujące wydarzenie.